Konrad, trzeci sparing, drugie zwycięstwo i przedłuża serię strzelonych bramek przez wychowanków. Chyba to podwójnie cieszy. No tak, na pewno to cieszy. Niespełna 3 tygodnie przygotowań już za wami. Chyba wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, wydaje mi się, wszystko po myśli trenera się układa, więc ja nie mam nic do powiedzenia. A jak oceniasz treningi? Treningi są na jak najwyższym poziomie. Profesjonalne wszystko. Pierwsza liga w końcu, tak? Walczymy o ekstra klasę. Liczysz, że znajdziesz się w kadrze na obóz do Hiszpanii, który już niebawem? Mam taką nadzieję, ale wszystko zależy od trenera. Gratulacje ze strzelonych 2 brameczek i życzymy powodzenia w następnych sparingach. Dziękuję bardzo. 2 bramki Szymonie zaaplikowane pod Beskidziu. Przedłużona seria bez porażki. Chyba takie małe zwycięstwa motywują podwójnie. No na pewno przed tym tygodniem ciężkich treningów, kolejnym tygodniem wynik cieszy i motywuje do dalszej pracy. Jak oceniasz przygotowania do kolejnej rundy? Odczuwacie już jakieś zmęczenie? No tak, tak. Trenujemy ciężko. Naprawdę ciężko. Więc to zmęczenie już czuć. No ale staramy się w każdym meczu, w każdym treningu dawać siebie wszystko i walczymy. Czujesz już oddech młodzieży na swoich plecach? Bo chyba taka zdrowa rywalizacja jest wręcz wskazana. No zgadza się. Tych młodych zawodników trzeba wprowadzać do drużyny. Kiedy, jak nie w okresie przygotowawczym, w sparingach. I sprawdzać, także czuć ten oddech świeżości. Seria 12 meczów bez porażki chyba naprawdę może imponować i pokazywać całej lidze, że w Zagłębiu jest moc. No ja tak naprawdę będę liczył tą serię dopiero w lidze. Sparingi to są sparingi. A za to punktów nie dają, także w lidze dopiero będę liczył tą serię. Dzięki za wywiad i powodzenia w następnych sparingach. No dziękujemy bardzo.